sumie trwało to 10 lat praktycznie, więc nie jestem w stanie teraz dać jakiejś krótkiej relacji z tego, ale generalnie trzeba po prostu było z ruiny zrobić coś fajnego, żeby wróciło to do stanu pierwotnego. Czyli wiadomo, pierwsze oczyszczanie ze starej rdzy. Razem z tym były niwelowane niektóre elementy, które po prostu już były tak skorodowane, że odpadały. Trzeba było to wszystko wymiarować, od nowa robić. Tu nie ma być prawa w ogóle mojej ingerencji. To ma wyglądać tak, jakby to ojciec zrobił wczoraj. Jakby to spod jego ręki wyszło. Miałem nad czym myśleć przede wszystkim. Pracować tak, ale tu każdy element, każdy etap, bo każda rzecz jest inna, wymagało przede wszystkim myślenia, no i ugryzienia tego, jeżeli chodzi o metodę obróbki, czyli te tradycyjne kwestie tam spawania, gazem, miedzi i tak dalej. Także no było co myśleć i co robić. Chyba najtrudniejszą rzeczą to poszycie, ten ostatni etap, nakładanie miedzianego, starego poszycia, bo to był też fragment rzeźby, nakładanie na nowy szkielet stali nierdzewnej. Było to wyzwanie, poza tym było tam ukrytych parę niespodzianek, bo ojciec lubił takie rzeczy robić, że niby wszystko jest podkręcane, powinien element jednego drugiego odejść, niestety coś trzyma. Okazuje się, że na przykład była tam śruba z nakrętką zaspawana od wewnątrz i trzeba było do tego dojść, znaleźć to i doprowadzić do rozłączenia tych dwóch elementów. No wszystko się poudawało. Tutaj jest pewna rzecz bardzo istotna. Ojciec kochał konie, więc to jest ślad jego również pasji. On był świetnym, on w ogóle chciał zostać weterynarzem przed decyzją o pójściu na akademię. No ale no, życie tak się ułożyło, jak się ułożyło, ale konie uwielbiał, znał się na tym, ja kompletnie nie. Także cała ta rzeźba to jest też jego pasja. Jeżeli chodzi o wagę, no nie powiem w tej chwili Państwu, ile mniej więcej to waży. Zakładam między tona 200, a nawet tona 500. Mówię od razu, że przytył po cynku jakieś 150 kilo, spokojnie, bo to jest cynkowanie, on po prostu był kąpany w cynku, dlatego możemy przez parę pokoleń o tej rzeźbie zapomnieć, w sensie takim, że nie będzie jakichś tam problemów z rdzą, z korozją, z czymś, jak będzie oczywiście dbana. Jeżeli coś się udawało, już tu przyjeżdżali chłopcy i za głowę się łapali, jak widzieli tą rzeźbę, jak została przywieziona po demontażu z Chabrów. Więc stwierdzenie było takie, że to jest albo zemsta mojego ojca za grobu, albo kukułcze jaje podrzucone i ty się, ale kurczę, wmanewrowałeś, gościu. I mówię, na każdym etapie, po jakimś tam odcinku zamkniętym, no to już człowiek się robił w ciepły, dlatego że były zgliszcza, a jest coś fajnego z powrotem. No jestem dumny, że ja z pomocą moich przyjaciół, bo tu wiele osób się udzielało, a szczególnie na tej końcówce, tym ostatnim etapie lata tego roku, jestem w ogóle im mega wdzięczny, bez ich pomocy bym sobie nie poradził. Po prostu jest to za duże dla jednego człowieka, ale udało się.